Rozdział pierwszy, w którym zabieramy znajomość z bohaterami i zaczynamy się spodziewać, że coś więcej nastąpi. We wsi Barania Głowa w kancelarii wójta gminy cicho było jak makiem siał. Wójt gminy, niemłody już włościanin, nazwiskiem Franciszek Burak, siedział przy stole i z natężoną uwagą gryzmolił coś na papierze. Pisarz zaś gminny, młody i pełen nadziei pan Zołzikiewicz, stał pod oknem i opędzał się od much. Much było w kancelarii jak w oborze. Wszystkie ściany popstrzone od nich straciły swój dawny kolor. Również popstrzone było szkło na obrazie wiszącym nad stołem, papier, pieczęcie, krucyfiks i urzędowe księgi wójtowskie. Muchy łaziły i po wójcie, tak jakby po jakim zwyczajnym sobie ławniku, ale szczególnie nęciła je wypomadowana, woniejąca goździkami głowa pana Zołzikiewicza. Nad tą głową unosił się ich cały rój. Siadały na rozdziale włosów, tworząc żywe, ruchome, czarne plamy. Pan Zołzikiewicz podnosił od czasu do czasu ostrożnie rękę, a potem spuszczał ją nagle. Dawał się słyszeć plask dłoni o głowę, rój wzbijał się, brzęcząc w powietrze, a pan Zołzikiewicz, schyliwszy czuprynę, wybierał palcami trupy z włosów i rzucał je na ziemię. Godzina była 4 po południu. W całej wiosce panowała cisza, bo ludzie wyszli na robotę. Za oknem tylko kancelarii czochała się o ścianę krowa i od czasu do czasu ukazywała przez okno sapiące nozdrza.